Czy wiesz, który sakrament jest pierwszy? Tak, to chrzest. A czy wiesz, czym on jest? Zmywa z ciebie grzech pierworodny. A czy wiesz, jak on przebiega? Wygląda to w ten sposób, że ksiądz robi nam znak krzyża na czole i polewa wodą. Następnie nakłada białą szatę i zapala świecę. Wtedy to właśnie kapłan zadaje pytania rodzicom i rodzicom chrzestnym i dostajemy imię. Ciekawostka. Chrzest może udzielać każdy w obliczu zagrożenia życia. Czy podczas oglądania meczu zauważyłeś, że gdy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki? W ten sposób możesz zobrazować bierzmowanie. Zostaje na tobie położona ręka. Wkraczasz na boisko życia. Jak wygląda obrzęd? Biskup świętym olejem robi znak krzyża na czole bierzmowanego, wypowiadając słowa: przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Co mi daje ten sakrament? Staje się dojrzałym chrześcijaninem, czyli odpowiedzialnym za siebie i innych. Eucharystia z języka greckiego to dziękczynienie. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Eucharystia jest ucztą miłości. Jednoczy człowieka ze swoim Stwórcą i pomaga budować relacje jedności z innymi. Inne nazwy to msza święta, liturgia. Co otrzymuję w sakramencie pojednania? Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące. Pojednanie z Bogiem, przez które penitent, a penitent to osoba spowiadająca się, odzyskuje łaskę. Pokuta to inaczej spowiedź. Pamiętaj o 5 warunkach dobrej spowiedzi. Wiesz też, że istnieją 2 rodzaje grzechu: śmiertelny, powszedni. Namaszczenie chorych to uzdrowienie chorych dusz w imię Jezusa Chrystusa. Czego potrzebujemy? Do tego sakramentu potrzebujemy tylko oleju i kapłana. Możemy przez to otrzymać gotowość do życia wiecznego po śmierci, pocieszenie duszy i rozgrzeszenie polegające na zapomnieniu przez Boga za pomocą kapłana naszych grzechów. Kapłan namaszcza czoło i dłonie chorego. Jeżeli chory nie może się wyspowiadać lub jest umierający, ten sakrament wiąże się z rozgrzeszeniem. Sakrament ten może przyjąć każdy bez względu na wiek. Kapłaństwo. Sakrament święty jest sakramentem, dzięki któremu posłane, powiedzone przez Chrystusa apostołom nadal jest pełdane w kościele, a charakter susepli jest posługą apostolską. Sakrament ten przyjmują wierzący neonaci mężczyźni. Kapłaństwo jest powołanem, a powołane jest łaską. Dzięki kapłanom mamy w kościele inne sakramenty. Małżeństwo jest to święty sakrament, dlatego osoby decydujące się na jego zawarcie muszą być w pełni dojrzałe, nie tylko pod względem prawnym, ale także pod względem psychicznym i emocjonalnym. Jest to sakrament dwojga osób, kobiety i mężczyzny, którzy podejmują dobrowolną i nieprzymuszoną decyzję na wspólne życie. Prawdziwe małżeństwo opiera się na miłości, wzajemnym zachowaniu, wierności i prawdomówności. Staje się fundamentem na przyszłe życie. Owocem miłości małżeńskiej są dzieci. Tego sakramentu udzielają sobie mężczyzna i kobieta. Kapłan tylko reprezentuje Boga.